Siema! Tu siedzi wahacz, a tu widzicie benzynową Kia Stinger GT Line. Spędziłem z tym samochodem 5 dni. Przez ten czas nazbierałem o nim 26 spostrzeżeń, którymi teraz chcę się z Wami podzielić w teście wideo. Zatem startujemy! Stinger to samochód, któremu sportowego charakteru nie można odmówić, dlatego bardzo ucieszyłem się, że dostałem go do testów w wersji GT Line, w której podostrzone są zderzaki, felgi mają rozmiar 19 cali, a kilka elementów cechuje się chromowanym, ciemnoszarym wykończeniem i mam tu na myśli chociażby lusterka czy elementy aerodynamiczne za przednimi kołami. Te dodatki wspomagane są przez obecne w każdej odmianie poczwórne końcówki układu wydechowego czy ogólną, agresywnie narysowaną bryłę i powodują, że testowanie Kia dla mnie wygląda super, od razu pokazując, że ma się do czynienia z kawałem konkretnej fury. Stinger ma jeszcze w moich oczach jedną dużą zaletę, to znaczy jest samochodem rzadko spotykanym, przez co trudno jest znaleźć w jego pułapie cenowym, to znaczy okolicach 180 tysięcy złotych za odmianę GT Line inny model, który tak przyciągałby uwagę na ulicy. Do sportowych akcentów nadwozia Stingera zaliczyć można też wloty powietrza na masce, które po bliższym przyjrzeniu okazują się być atrapami, ale ponieważ fajnie wyglądają, to nie będę się ich fałszywości za bardzo czepiać. Od wersji wyposażeniowej GT Line w testowanej Kii z przodu standardowo montowane są tylko LEDy w światłach głównych, paskach do jazdy dziennej oraz naprawdę ciekawie wyglądających kierunkowskazach. Diodowe są też kierunki boczne znajdujące się w lusterkach. Identycznie sytuacja wygląda z tyłu, przy czym w tej części nadwozia, aby kierunkowskazy były LEDowe i ta opcja nie wymagała dopłat, konieczne jest też zamówienie odmiany GT Line i w takim usportowionym wcieleniu Stinger po zmroku prezentuje się w sumie tak samo jak za dnia. To znaczy wyraziście, ostro i moim zdaniem bardzo, ale to bardzo ładnie. Designerzy odpowiedzialni za wnętrze tego samochodu też nie próżnowali poza panelem klimatyzacji, który moim zdaniem trochę wyglądem odstaje od reszty. Każdy inny element jest tutaj dopieszczony, stylowy w egzemplarzu testowym. Robotę robiła też kombinacja kolorystyczna, czerwone skóry, reszta elementów w kolorze czarnym. Słupki oraz podsufitka pokryte zostały zamszem. To wszystko buduje mocne skojarzenia u mnie z segmentem premium. Dodatkowo w zgrabny sposób wplecione zostały tutaj fizyczne przyciski w sporych ilościach, co pozytywnie wpływa na prostotę obsługi. Górna część deski rozdzielczej Stingera wykonana została z miękkiego tworzywa, które dobrze się prezentuje, przyozdobione jest szwami i nie błyszczy się w słońcu. Poniżej mamy skórzane wstawki. Identycznie sytuacja wygląda na drzwiach, to znaczy jest tutaj miękko bez skóry, tutaj miękko ze skórą. Poniżej tej linii znajdują się już twarde materiały, ale ponieważ po pierwsze nie zwracają one na siebie za bardzo uwagi, po drugie nie ma ich zbyt wiele, ponieważ chociażby większość boczków tunelu środkowego jest włochata, to w żaden sposób nie wpływają one negatywnie na wrażenia estetyczne. Górna część tunelu środkowego wykonana została z metalu o fajnej fakturze, takiej szczotkowanej. Wszystkie przyciski, przełączniki dobrze tutaj działają, fajnie się je klika. Nawet ten panel klimatyzacji działa spoko. To, że on trochę odstaje, nie oznacza, że jest zły. Po prostu inne przyciski, inne elementy sterujące wypadają fajniej. Pod kątem jakości wykonania żaden element tutaj nie trzeszczy ani podczas jazdy, ani podczas naciskania, więc jakość testowanej Kii zasługuje moim zdaniem na słowa najwyższego uznania. Mniej do gustu przypadła mi z kolei przekątna ekranu centralnego, ponieważ 8 cali w takim samochodzie wygląda, co by nie mówić, biednie, więc pewnie przy okazji jakiegoś liftingu Kia wprowadzi większy ekran tutaj, chociażby ten mający lekko ponad 10 cali i stosowany już w Exidzie. Poza mankamentem rozmiarowym wyświetlacz Stingera ma całkiem niezłą jakość, też dobrą reakcję na dotyk. Jeśli chodzi o prostotę obsługi, to nie mam do niej zastrzeżeń, znaczy nie steruję się z jego poziomu ustawieniami związanymi stricte z samochodem. Te obsługiwane są przez komputer pomiędzy zegarami, to pokażę za chwilę. Tutaj zmienia się głównie takie rzeczy jak ustawienia nawigacji, systemu audio czy połączenia telefonu przez Bluetooth i te rzeczy zmieniałem w sposób bezproblemowy. Nie miałem jakiegoś tam problemu, żeby dotrzeć do tego, co mnie interesuje. Ekran domowy jest w dobry sposób zagospodarowany, to znaczy mamy informacje z nawigacji, też informacje z systemu audio. Gdyby ktoś nie chciał sięgać do ekranu, to w przypadku niektórych tych bardziej elementarnych czynności nie musi tego robić. Mamy pokrętła, sterowanie głośnością, przybliżanie, oddalanie mapy, jest też przyłączanie się po najważniejszych modułach, czy też zmiana piosenek.
Na kierownicy po prawej stronie znalazły się przyciski odpowiedzialne za sterowanie tempomatem i komputerem pokładowym, po lewej systemem audio oraz telefonem. Wszystkie one pod kątem swojego rozplanowania są łatwo przyswajalne. Komputer między zegarami wyświetla oczywiście podstawowe informacje związane z jazdą, takie jak średnie spalanie czy zużycie paliwa, ale ma też moduł związany z nawigacją czy też bezpieczeństwem. Gdyby tutaj jakieś systemy były aktywne bezpieczeństwa, to byłyby one sygnalizowane. Ma też wspominane ustawienia, które nie są zbyt wygodne, to znaczy jest ich dużo i są wyświetlane na małej przestrzeni, przez co chociażby większość opisów wymaga przewijania tekstu, co trochę trwa. I też to menu jest mocno wielopoziomowe, chociaż muszę przyznać, że można znaleźć w nim całkiem ciekawe rzeczy. Znaczy ja znalazłem jedną taką naprawdę ciekawą w postaci aktywacji kierunkowskazów lekkim mignięciem. Można ustawić sobie albo 3, albo 5, albo nawet 7 mrugnięć. Nigdy z czymś takim się nie spotkałem w żadnym innym aucie i mnie to zaciekawiło. No ale poza tym nie jest to zbyt przejrzysty komputer tak do ustawienia. Znaczy na postoju można to zrobić całkiem spokojnie sobie i bezproblemowo, no ale trzeba poświęcić na to trochę czasu, dlatego dobrze, że w sumie Kia pomyślała o tym i zablokowała możliwość sterowania tym komputerem podczas jazdy, bo gdy się włączy na D, to tylko ustawienia wyświetlacza przeziernego i wspomaganie kierownicy jest dostępne. Wszystkie inne ustawienia wymagają przełączenia się w tryb P i w sumie dobrze, ponieważ podczas jazdy przy takim skomplikowaniu tego menu i małej przestrzeni zdecydowanie nie należy tutaj zbyt bardzo grzebać. System dostępu bezkluczykowego w Stingerze jest standardem w każdej wersji i obsługiwany jest przez pilota, który wbrew pozorom nie jest pokryty skórą, to znaczy materiał bardzo dobrze imituje skórę, ale jego nieskórowość pozdradzają szwy, które nie są nićmi, tylko są po prostu wytłoczone z tworzywa sztucznego, które znajduje się wokół nich. Pod kątem designerskim najbardziej spodobały mi się tutaj przyciski, a konkretnie ten, który imituje trochę jakiś przycisk do wyzwalania rakiet w myśliwcu, a tylko albo aż zamyka drzwi. Pod kątem praktycznym ta konstrukcja nie jest ani zbyt ciężka, ani zbyt gruba. Nie jest też przesadnie wysoka ani szeroka, więc w mojej kieszeni nie przeszkadzała. Wspominany system bezkluczykowy wyposażony jest w czujnik zbliżeniowy. Gdy podchodzimy do samochodu, automatycznie lusterka się rozkładają, podświetlają się też klamki, więc wszystko jest tak jak należy. Niestety po pociągnięciu za klamkę czar pryska, ponieważ tutaj już żadnych czujników nie ma, jest za to archaiczny przycisk, który do samochodu o sporych aspiracjach, bo przecież testowana Kia takowe ma, zupełnie nie pasuje. Tak samo nie pasują sterowniki tylnych szyb, które niewyposażone zostały w tryb automatyczny. Wysokie aspiracje połączone z należytym wykonaniem widać za to w innych bajerach obecnych na pokładzie, chociażby ekranie przeziernym, który wyświetlany jest bezpośrednio na przedniej szybie, bez żadnych dodatkowych szybek. Fotele mają wentylację, podgrzewanie, kierownica też jest podgrzewana, fotele są elektrycznie regulowane, wyposażone w funkcję pamięci. Pamięć obejmuje również kierownicę, która też ma elektryczną regulację. Po zgaszeniu silnika i otworzeniu drzwi, kierownica i fotel odjeżdżają, aby ułatwić nam wyjście, gdy się te drzwi zamknie. Oba te elementy wracają do swoich zaprogramowanych pozycji. Te wszystkie dodatki, co ciekawe, są na wyposażeniu standardowym już od wersji XL. System audio firmy Harman Kardon też jest w standardzie, ale już od odmiany GT Line. Dopłat nie wymaga też moduł wyboru trybów jazdy, którym steruje się pokrętłem na tunelu środkowym i który składa się z 5 pozycji. Od wersji GT Line w prezentowanym modelu obecny jest pakiet kameralnego oświetlenia, na który składają się lampki w kieszeniach drzwi oraz LED-owy pasek na desce rozdzielczej przed pasażerem. Praktycznie wszystkie instrumenty pokładowe podświetlone zostały na biały kolor. Jedynym wyjątkiem są zegary, a konkretnie ich wskazówki, które mają barwę czerwoną. Na komputerze pomiędzy zegarami zmienić można kolor dekoracyjnego oświetlenia. Mamy kilka możliwych do wyboru. Opcja ta jest moim zdaniem nie do końca klarownie opisana, ponieważ kolor oświetlenia otoczenia nie do końca oddaje właśnie to, co się tutaj ustawia. Pewnie ktoś, kto tłumaczył akurat tę sekcję komputera, nie znał dokładnie kontekstu tego, co tłumaczy. Wszystkie przyciski i przełączniki testowanej Kii doczekały się swojego źródła światła. Przemawia do mnie kolorystyka podświetlenia tego samochodu. Trochę urozmaicają tą kabinę też dekoracyjne wstawki i to wszystko sprawia, że nastrój, który panuje w niej po zmroku, mnie się podoba.
Największą jednostką napędową, jaka może znaleźć się pod maską Stingera, jest V6 o pojemności 3,3 litra, co sprawia, że obecna w egzemplarzu testowym rzędowa 4 o pojemności 2 litrów ma jeszcze sporo luzu w komorze silnika. Skrzynią biegów, która może być połączona z mniejszą jednostką napędową, jest 8-stopniowy automat, który okazał się być trochę humorzasty pod kątem płynności. To znaczy zazwyczaj wszystko działało w nim tak jak trzeba i biegi zmieniały się zarówno całkiem szybko, jak również niezauważalnie. Czasami jednak, na tyle często, by nie dało się tego zignorować, pojawiały się lekkie szarpnięcia, które towarzyszyły głównie wrzucaniu wyższych biegów, na przykład po kickdownie, gdy przekładnia starała się obniżyć obroty, czułem jej pracę, zwłaszcza w okolicy 2000 obrotów na minutę. To samo działo się podczas zabawy manetkami, a później w takich samych warunkach wszystko było dobrze, więc nie wiem, z czego wynika taka nieregularność. Gorsze okresy skrzyni odczuć można najbardziej podczas ostrzejszej jazdy, w mieście mniej, a podczas normalnych pozamiejskich podróży praktycznie wcale, a w ich jeszcze większej neutralizacji pomaga tryb sport, który zmniejsza chęć automatu do trzymania niskich obrotów, przez co rzadziej musi zmieniać on biegi i jego praca staje się płynniejsza, przy czym w tym obszarze kija i tak ma pole do poprawy. Zwłaszcza, że skrzynia obsługuje naprawdę udaną jednostkę napędową, jaką jest 2.0 TGDI, mające 245 koni mechanicznych i maksymalny moment obrotowy wynoszący 353 Nm i dostępny w przedziale 1400-4000 obrotów na minutę. Testowana kija waży 1655 kg, a więc nie mało, ale obecny w niej silnik benzynowy gwarantuje takie przyspieszenie od 0 do setki. A tak auto jedzie od 90 do 140 km na godzinę. Zwiększanie prędkości Stingera nie jest bardzo brutalne w takim hot-hatchowym stylu, a bardziej dostojne jak na Gran Turismo przystało. Co nie zmienia faktu, że oferowana przez niego dynamika pozwalała mi na bezpieczne i spokojne wykonanie dowolnego manewru zgodnego z przepisami i zdrowym rozsądkiem. Ani razu nie czułem, że brakuje mi mocy, mogłem sprawnie wyprzedzać, a na autostradach samochód chciał dalej wyrywać do przodu. Silnik ma też dobrą elastyczność, nie wibruje i ma miarowy dźwięk, więc na jego kulturę pracy narzekać również nie mogłem. Przy czym rasowe odgłosy, które towarzyszyły przyspieszaniu, zmieniały się wraz z wybranymi trybami i na eko część ryku ze sportowych ustawień po prostu znikała. Świadomość elektronicznego wspomagania dźwięku nie jest jakaś super przyjemna, ale muszę przyznać, że sportowych brzmień, nawet jeśli były one sztuczne, nie odbierałem jako coś niepasującego w kabinie Stingera. W trybie Sport Plus do ostrzejszego dźwięku dochodzi wyłączone ESP, które powinno pozwolić na zamiatanie bokami, czego nie testowałem, bo nie mam dostępu do bezpieczeństwa placu, a uznałem, że na parkingu pod sklepem upalać jednak nie wypada. W trybie Smart komputer w zależności od warunków żongluje trybami Eco, Comfort i Sport, co działa bez zarzutu i dla mnie jest optymalnym rozwiązaniem na co dzień, dlatego nie rozumiem, czemu Kia zaprogramowała, że po starcie silnika zawsze automatycznie odpalany jest Comfort. Brakowało mi też możliwości personalizacji jakiegoś trybu indywidualnego. Bez względu na ustawienie auta, normalna jazda po drogach pozamiejskich skutkowała u mnie spalaniem w okolicach 7 litrów. Na ekspresówkach komputer pokładowy pokazywał z kolei wyniki oscylujące wokół 8 litrów, a na autostradach zużycie paliwa rosło do 9-9,5 litra w zależności od stylu jazdy. Gdy wyjechałem Stingerem na ulicę centralnych części Warszawy w dzień pracujący około godziny 14, to kilkukilometrową przejażdżkę skończyłem z rezultatem 12,7 litra na setkę. Stingerem w wersji GT, czyli z V6, nigdy nie jeździłem, więc trudno jest mi go porównywać do testowanej odmiany z mniejszym silnikiem, ale jedno mogę powiedzieć na 100%. Patrząc tylko pod kątem dynamiki, nic więcej ponad to, co oferuje mi dwulitrowa benzyna, bym nie potrzebował. V6 z kolei, jak sądzę, zapewnia zdecydowanie ciekawsze i naturalniejsze wrażenia akustyczne, no i też świadomość posiadania tak dużego silnika, a nie kolejnego turbo doładowanego R4, w dzisiejszych czasach to musi być coś fajnego, czy wartego dopłaty 60 tysięcy złotych zostaje kwestią indywidualną, przy czym za tę kasę nie dostaje się samego silnika, ale też napęd na 4 koła, sportowe zawieszenie, hamulce Brembo i trochę innych tego typu dodatków.
Grand Tourery powstały po to, by pokonywać nimi komfortowo długie dystanse. Aby sprawdzić, jak radzi sobie pod tym kątem testowana kija, wybrałem się nią w podróż w góry, przez co łącznie jednego dnia przejechałem 1100 km w jakieś 16 godzin i Stinger spełnił moje oczekiwania na tym dystansie niemal w 100%. Nie w pełni 100, bo automatyczne światła drogowe działały w nim dosyć nieprzewidywalnie, ale poza tym samochód wypadał już pozytywnie. Do 120 km na godzinę był bardzo dobrze wyciszony, a później wciąż dobrze, zachowywał się też stabilnie przy wyższych prędkościach, więc odcinki autostradowe były relaksujące i przyjemne. Na pozytywne wrażenia wpływały też fotele, które zdecydowanie nie są kanapowe, ale i tak świetne pod kątem wygody, dzięki czemu na końcu podróży nic mnie nie bolało. Fotele są też zamontowane w tym modelu nisko, w takim sportowym stylu, co jest bardzo fajnym bonusem. Przede wszystkim jednak Stinger, jak to się mówi, kupił mnie swoimi właściwościami jezdnymi, które doceniłem najbardziej, gdy już dotarłem w góry. Chociażby zestrojenie zawieszenia, które jest sprężyste, dosyć twarde, ale też nie przesadzone pod tym kątem i bardzo dobrze zbalansowane, dzięki czemu przechyły w zakrętach czy jakieś niepewne zachowanie w testówce praktycznie nie występowało. Jednocześnie kultura pracy zawieszenia czy sposób radzenia sobie z małymi nierównościami sprawiały, że i tak postrzegam Stingera jako auto bardzo wygodne, takie, w którym dziury się czuje, ale nie wkurzają. Układ kierowniczy też w tym modelu daje radę, zwłaszcza w trybie sportowym, w którym zmniejsza się siła wspomagania, przez co w zakrętach trzeba trochę mocniej powalczyć z kierownicą. Bez względu na ustawienia jest on jednak bezpośredni, pozwalający dobrze wyczuć auto, ale też niezbyt ostry, więc nawet zdecydowanie wchodząc w zakręt robi się to płynnie, bez nerwowości. Maska Stingera jest dobrze widoczna przez szybę, a przód tego samochodu ma całkiem regularne kształty, ale jest też długi, co w ujęciu ogólnym torpeduje łatwość wyczucia, gdzie znajdują się jego krańce. Widoczność na boki jest niezła, problemem co najwyżej może być masywny tylny słupek, gdy się patrzy po przekątnej. Prawdziwe problemy zaczynają się jednak, gdy się popatrzy przez tylną szybę, ponieważ ona przez swój kształt oraz rozmiar sprawia, że praktycznie nic w niej nie widać. To znaczy ogólnie co znajduje się za samochodem, tak, ale jakieś szczegóły, to znaczy ile mamy miejsca na przykład do ściany albo jakieś niskie przeszkody parkingowe, są one przez nią w ogóle niewidoczne. Dlatego dobrze, że w standardzie, w testowanej kii znajduje się kamera cofania oraz czujniki z przodu i z tyłu. Kamera ma całkiem niezłą jakość za 5000 zł. W egzemplarzu testowym domówiony został pakiet technologiczny, w skład którego wchodzą kamery 360 stopni. W skład jego wchodzi również system Cross Traffic Alert, BLIS, czyli monitorowanie martwego pola. Jest też ładowarka indukcyjna. Teraz czas na weryfikację manewrowalności w prawdziwym świecie, czyli w garażu wahacza. Długość Stingera to 483 cm, a szerokość wynosi 187 cm. Jednak słuszne rozmiary auta rekompensowane są przez jego zwrotność, która jak na tę klasę jest bardzo solidna i ułatwia poruszanie się na przykład na parkingach. Gabarytów w pewnych sytuacjach się naturalnie nie przeskoczy, więc robienie z tego modelu samochodu miejskiego mija się z celem, ale dzięki kamerom i czujnikom parkowania podczas jazdy na ciasnych przestrzeniach dramatu w nim nie ma. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki przyzwoity zapas wolnej przestrzeni. Gdy się maksymalnie wyprostuję, moja głowa konkretnie wbija się w podsufitkę, w bardziej naturalnym ułożeniu, lekko stykam się z nią włosami, więc szału nie ma, ale podróżując dłużej w drugim rzędzie siedzeń testowanej kii, przesadnie bym nie cierpiał, gdybym siedział centralnie w niej, to miałbym za to spore problemy z miejscem na nogi przez mocno wystający tunel środkowy. Mógłbym za to sobie naładować jakieś urządzenia przez gniazdko 12-woltowe oraz port USB. Bagażnik Stingera liczy 406 litrów pojemności, klapa jest w nim elektryczna od wersji GT Line, jak na liftbacka przystało, ma duży otwór załadunkowy, chociaż próg nie należy w nim do najniższych, regularna przestrzeń na bagaże, nie jest wsparta żadnymi praktycznymi dodatkami, nie ma ani kieszeni w nadkolach, ani żadnych haczyków, jest za to bardzo niestandardowa rzecz w postaci zawleczki, która służy do awaryjnego otwierania wlewu paliwa, jeszcze nigdy się w żadnym innym samochodzie z czymś takim nie spotkałem. Pod podłogą egzemplarza testowego znalazło się zgrabnie zamaskowane dojazdowe koło zapasowe.
Cennik Stingera zaczyna się kwotą 152 900 zł za wersję L z takim układem napędowym jak w egzemplarzu testowym, a wersja GT Line kosztuje od 177 900 zł i jest to moim zdaniem pierwsza warta rozważenia opcja, żeby później nie żałować, bo ten model na sportowy charakter przez nią wprowadzany po prostu zasługuje. Omawiając kamery, wspominałem o pakiecie technologicznym za 5000 zł, on i lakier Metallic za 3000 zł są jedynymi płatnymi ekstra dodatkami w testowanej Kia. Poza tym wszystko, co pokazałem na tym filmie, zawiera się w cenie odmiany GT Line, co oznacza, że łączny koszt egzemplarza testowego wynosił 185 900 zł. Spodziewałem się, że Stinger będzie fajnym autem, ale zdecydowanie nie spodziewałem się, że aż tak fajnym. Pod kątem jakości wykonania, wyposażenia czy sposobu prowadzenia, ten model ma pełne podstawy, by patrzeć w reflektory konkurentom z segmentu premium. W paru obszarach można by go jeszcze dopieścić i nie jest to samochód idealny, ale też na jego wady należy spoglądać przez pryzmat ceny. W kategorii niepodwyższonych modeli do 200 000 zł moim zdaniem jest to pozycja obowiązkowa do sprawdzenia, bo można naprawdę zaskoczyć się tym, jak wiele do zaoferowania ma niepozorna Kia. I to wszystko, co przygotowałem o Stingerze. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!